Dajcie znać tutaj, czy nas słychać, widać, bo to standardowe pytanie na każdym webinarze i od tego zaczniemy tutaj na czacie, jakbyście dali nam znać. Już ktoś pisze, czekamy. O, cześć, słychać, widać, cześć Asia, cześć Paweł, cześć Wojtek, super. Świetnie, że jesteście. Cześć, cześć. No słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem Odkryj potencjał płatności odroczonych i zacznij sprzedawać więcej. Tutaj będziemy mówili o e-commerce. Dzisiaj jest z nami Adam Bułka z PayPo. Cześć, Adam. Cześć. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Słuchajcie, Adam odpowiada za relacje z kluczowymi partnerami firmy PayPo i od 9 lat jest związany z branżą e-commerce i nowych technologii. Dzisiaj Adam opowie o tym, czym są płatności odroczone, dlaczego konsumenci je pokochali, w tym ja, i jakie korzyści niosą one za sobą, ich wdrożenie właśnie w sklepie internetowym. Na koniec Adam przedstawi również ciekawe case studies z wybranych realizacji PayPo, więc świetnie, na pewno z tego wszyscy skorzystamy. Ja nazywam się Adrianna Szałańska, będę moderatorką tego spotkania. Całość webinaru potrwa około 30 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony, ale jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie prezentacji, zapisujcie je proszę tutaj na czacie, w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Adam mógł na nie odpowiadać po prezentacji, ale Adam też powiedział, że może odpowie jeszcze w trakcie, jeżeli coś będzie dotyczyło danego slajdu. Całość spotkania oczywiście jest nagrywana, będzie dostępna na naszym kanale na YouTube za około tydzień, półtorej. Teraz zostawiam Was tak naprawdę z Adamem i z jego prezentacją. Jest bardzo ciekawa, więc mam nadzieję i jestem pewna, że wyniesiecie coś dla siebie, dla swoich e-commerce'ów. Adam, żółta scena jest Twoja. Super, bardzo dziękuję Adrianno za to przedstawienie. Bardzo mi miło tu być z Wami dzisiaj, więc bardzo, bardzo mi miło i bardzo witam. Więc tak jak Ada mówiła wcześniej, zachęcam do zadawania pytań. Ja będę się starał odpowiadać na bieżąco, jeżeli akurat będą dotyczyły tego, o czym będę mówić w danym momencie, więc też będę się starał je wyłapać. A na koniec na pewno wszystkie przeglądniemy i odpowiem na wszystkie pytania jeszcze na końcu. Więc temat naszego dzisiejszego webinaru to odkryj potencjał BNPL, czyli płatności odroczonych, i zacznij sprzedawać więcej. Można powiedzieć, że płatności odroczone to już trochę taka obowiązkowa forma płatności w sklepie internetowym. Już prawie 90% Polaków zna płatności odroczone. Bardzo wielu z nich korzysta tak naprawdę z nich na co dzień. Już prawie 68% kupujących uważa i korzysta z płatności odroczonych w momencie, gdy mają jakieś nagłe lub większe zakupy. 1/3 z kupujących uważa, że płatności odroczone pomagają im zarządzać swoim domowym budżetem. Widać też to wszystko po planowanych wzrostach tego typu płatności w najbliższym czasie. Będą one wedle predykcji wynosić około 50% rok do roku, aż do roku 2028. Jeżeli chodzi też o te wzrosty i tą ilość klientów u nas w samym PayPo, zeszły rok skończyliśmy z ilością ponad 1 100 000 klientów stałych, powracających, którzy dokonują płatności z PayPo w ciągu roku. Dokonali oni ponad 8 milionów transakcji na łączną kwotę ponad 2 100 000 złotych w zeszłym roku. Widać tutaj, że jako PayPo rośniemy, można powiedzieć, 100% rok do roku. Wedle danych z ostatniego badania Koszyk Roku, już prawie 3/4 sklepów w Polsce ma w swojej ofercie płatności odroczone.
Z tego też, co widzimy wedle naszych danych, 80 ponad procent z nich właśnie wybrało PayPal. Dotyczy to oczywiście nie tylko dużych, tych największych sklepów, tylko tak naprawdę widzimy, że te płatności odroczone są popularne tak naprawdę na całym rynku e-commerce w Polsce. No dobra, ale czym są tak naprawdę i jak działają płatności odroczone? Ten model BNPL, czyli właśnie to Buy Now, Pay Later, można powiedzieć w skrócie, że jest tym dokładnie, jak się nazywa. Czyli pozwala na kupienie produktu teraz i odroczenie tego terminu płatności za zakupy na później. Razem z PayPal klient całkowicie bez żadnych dodatkowych kosztów, całkowicie za darmo, może odroczyć sobie płatność o 30 dni. Po tych 30 dniach klient może sobie dodatkowo tą płatność rozłożyć na wygodne raty. Czemu wygodne? Bo są zależne od tego, jakiej wartości był zakup tego klienta. Czym produkt, czym zakup był droższy, tym na więcej rat ten zakup może zostać rozłożony. Tutaj pewnie najważniejsza informacja, myślę, że dla Państwa, czyli to, że sklep internetowy dostaje środki od razu. My przelewamy w takiej tak zwanej formule D plus 1, czyli na następny dzień, na rachunek bankowy sklepu wszystkie środki ze wszystkich zamówień z dnia poprzedniego, więc nie ma tutaj dla Was żadnego ryzyka, żadnego tak naprawdę problemu z tym, żeby te środki dotarły do Państwa. Jeżeli chodzi o wysokość zamówień, mogą być one już od 10 zł do nawet 2000 na jedno zamówienie. Jeżeli chodzi jeszcze dodatkowo, tacy powracający stali klienci w PayPal mogą mieć taki limit zakupowy na wszystkie swoje zakupy w wysokości nawet 3000 zł. No dobrze, a jak wygląda sam proces zakupowy? Oczywiście klient standardowo dodaje produkty sobie w sklepie do koszyka, wypełnia wszystkie wymagane formularze po stronie sklepu i na ostatnim kroku wybiera PayPal jako metodę płatności. Jeżeli dokonuje zakupu z PayPal po raz pierwszy, ma do wypełnienia bardzo krótki, znaczy podaje swoje tak naprawdę podstawowe dane, imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, potwierdza numer telefonu kodem SMS i tak naprawdę od razu w tym samym momencie, w ciągu tych kilku sekund, ma od razu informację o odroczeniu płatności przez PayPal. Jeżeli to jest klient powracający, czyli taki, który już ma u nas konto, którego znamy, to tak naprawdę kolejne transakcje potwierdza tylko kodem SMS albo w naszej aplikacji i to tyle. Tak naprawdę ten proces jest jednoetapowy, nie ma tutaj żadnych długich formularzy, nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, które klient musi wrzucić, czy jakieś zaświadczenia o dochodach, nic z tych rzeczy. Tak naprawdę to jest bardzo proste, bardzo szybkie i dzięki temu klient może tego dokonać, tego zakupu tak naprawdę od razu. PayPal opłaca ten rachunek w jego sklepie, wszystkie środki na następny dzień lądują na rachunku bankowym sklepu, a jeżeli chodzi o samą spłatę, klient ma te 30 dni na zastanowienie się i na spłatę produktu, i na decyzję, czy będzie miał ochotę rozłożyć później ten produkt, znaczy ten zakup na raty. Tutaj trochę takie podsumowanie tego, co mówiłem, czyli sklep dostaje środki od razu, klient ma decyzję 30 dni, aby zadecydować. W przypadku takim, gdyby klient zwrócił część produktów, oczywiście to ta należność jest odpowiednio zmniejszana. Tak samo oczywiście w przypadku też anulowania i zwrócenia wszystkich produktów, takie zamówienie jest anulowane.
Dostałem pytanie od pani Doroty. Czy 2000 zł to sztywny limit, czy da się go zwiększyć na potrzeby e-commerce'u? Na ten moment 2000 zł, ten limit od 10 do 2000 zł jest stały, więc tutaj mamy go, że tak powiem, opracowanego dla wszystkich sklepów, więc można powiedzieć, że tak, że to sztywny limit maksymalny na jedno zamówienie od klienta w sklepie. No dobrze, tutaj też trochę danych, powiedzmy, takich bardziej, kto to w ogóle jest, kto kupuje i kto korzysta z płatności odroczonych w Polsce. Z tego, co widzimy z naszych wewnętrznych danych, 70% naszych klientów to tak naprawdę klientki, czyli kobiety. Również tu jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, większość z naszych klientów to są osoby w wieku 18-45 lat i średnio robią 3 transakcje z PayPal w miesiącu. A ostatni punkt to chyba to, co może być najważniejsze, czyli widzimy też z naszych wewnętrznych badań, że średnie roczne wydatki użytkownika PayPal są nawet 5-krotnie wyższe niż standardowego użytkownika e-commerce w Polsce. Dlaczego klienci pokochali płatności odroczone? Przede wszystkim dlatego, że dzięki nim mogą kupować mądrze, mogą kupować sprytnie, mogą kupować wtedy, kiedy im się to opłaca, czyli korzystać z tych sezonowych promocji, z wyprzedaży, są tak zwanymi smart shopperami. Mamy bardzo wielu klientów, którzy dokonują zakupu już z założeniem takim, że będą mogli w późniejszym czasie rozłożyć sobie ten swój zakup na te raty, że będą mogli tak naprawdę sami zadecydować, kiedy zapłacą. Dzięki PayPal jesteśmy w stanie też trochę tak naprawdę przenieść to doświadczenie zakupowe ze sklepów stacjonarnych, ze sklepów offline'owych, gdzie tak naprawdę klient dotknie produktu, przymierzy, porówna, zobaczy i dopiero wtedy dokonuje płatności. Jesteśmy w stanie to doświadczenie zakupowe przenieść tak naprawdę do sklepu online. Szczególnie ma to duże znaczenie przy branży fashion, gdzie wiadomo, chcemy zobaczyć ten produkt, dotknąć, zobaczyć z jakiegoś materiału, czy kolor nam będzie odpowiadał, czy rozmiar będzie dobry. Możemy go sobie przymierzyć, zobaczyć i dopiero wtedy tak naprawdę zdecydować się, czy chcemy go zostawić, czy nam pasuje, czy jest dla nas ok. Jeżeli klient też zwróci część towarów, to też o tym już chwilę temu wspominałem, ta należność jest oczywiście odpowiednio zmniejszana, tak samo to się ma oczywiście przy całkowitym zwrocie. Widzimy też, że klienci płatności odroczonych mogą sobie pozwolić na więcej. Bardzo często ten upselling to wejście, że tak powiem, na produkty bardziej premium. Jesteśmy w stanie, znaczy klient jest w stanie wydać po prostu więcej środków na lepszy produkt. Nie ma się tutaj też co bać o jakieś spirale zadłużenia wśród tego typu klientów. Ten limit jest wyliczany przed każdą transakcją, więc zdolność finansowa klienta jest weryfikowana przed każdą transakcją, żeby właśnie nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia naszych klientów. No ale tutaj też chyba jedna z ważniejszych rzeczy dla sklepów, tak? Czyli dla Was. Widzimy po wynikach, robimy badania z naszymi sklepami zarówno przed, jak i po wdrożeniu płatności odroczonych, płatności PayPal wśród naszych klientów i z tego, co widzimy, to najważniejszą taką korzyścią właśnie dla sklepu internetowego to jest wzrost średniej wartości koszyka. Z tego, co widzimy, waha się on od 20% do nawet 40% wzrostu. W związku z tym, że też klient płatności odroczonych jest klientem bardzo często, który by nie dokonał tego zakupu, gdyby nie te płatności odroczone, powoduje to też znaczący spadek porzuconych koszyków
od 15 do nawet 20%. Widzimy też to, co wspominałem wcześniej, że klienci PayPo robią tych zakupów dużo, dużo więcej, robią je dużo częściej, mają więcej środków do wydania. To też się przekłada na to, że gdy w sklepie są dostępne płatności odroczone, jest dostępne PayPo, klienci robią zakupy nawet dwa razy częściej, wzrasta ta lojalność, wzrastają też wolumeny sprzedaży na takich klientach. No i oczywiście benefit skali, ten 1 100 000 klientów PayPo, którzy chcą dokonać zakupu, chcą kupować razem z PayPo, bo jest to dla nich po prostu przede wszystkim wygodne. Widząc PayPo w sklepie, dużo chętniej decydują się na zakup i działa to też w taki sposób, że klienci PayPo wręcz szukają, w jakich sklepach mogą właśnie z PayPo zapłacić. Dzięki temu też mogą dużo chętniej trafić do naszego sklepu. Widzimy, że wśród niektórych naszych klientów już nawet co trzecia transakcja jest właśnie z PayPo dokonywana na sklepie. Co razem z tym wzrostem koszyku, częstszym powrotem do naszego sklepu generuje tak naprawdę nam dodatkowy obrót na sklepie. Widzimy też, że szczególnie przy teraz tej nowej, wspaniałej ustawie Omnibus, widzimy też, że sprzedaż tej pierwszej cenie dużo lepsza jest z PayPo. Klient w związku z tym, że może sobie tą płatność odroczyć, może ją sobie później gdzieś tam rozłożyć na raty, jest dużo bardziej skłonny do tego, żeby dokonać tego zakupu tu i teraz, w tym momencie, bo teraz ten produkt by chciał kupić, bo teraz go potrzebuje, a nie czekać gdzieś tam na ewentualną obniżkę, która kiedyś może się wydarzyć. Dzięki tym wyprzedażom i większej sprzedaży jesteśmy w stanie też zmniejszyć swój stok i co poprawia nam też cash flow, wszystkie środki mamy od razu, jesteśmy w stanie tak naprawdę polepszyć tutaj sprzedaż w swoim sklepie. Tutaj też, tak jak Adrianna wspominała, mam kilka case study u naszych wybranych partnerów. Tutaj przykład z branży obuwniczej, pewnie znany Państwu sklep Dizzy. Tutaj widać, że klienci bardzo czekali na wdrożenie PayPo w tym sklepie. Bardzo szybko ilość zamówień urosła. Widać też, że ci klienci, tak jak wspominałem, kupują więcej, kupują częściej. W tym momencie w sklepie Dizzy średnia wartość zamówienia z PayPo jest nawet 30% większa niż dla pozostałych metod płatności i to zaledwie 6 miesięcy od wdrożenia. Szybki wzrost i szybka zmiana w górę ilości zamówień z PayPo to generuje tak naprawdę właśnie ten dodatkowy obrót na sklepie. W tym momencie już ponad 10% transakcji w tym sklepie jest realizowana z PayPo. Tutaj przykład z branży beauty. Tutaj już ponad jedna, znaczy prawie 1/3 wszystkich transakcji jest dokonywana z PayPo i tutaj też widać ten plus, ten wielki, bardzo dobry plus PayPo, czyli ta wysoka konwersja. W tym sklepie 85% wszystkich zamówień z PayPo jest, kończy się zakupem, więc tutaj też widać tą konwersję, jakie ma znaczenie. Kolejny przykład z branży fashion. Tutaj 1/4 wszystkich zamówień jest realizowanych z PayPo, a średnio są one o 30% wyższe od pozostałych. I teraz tak, jeżeli byśmy mieli, może mamy już PayPo u nas na sklepie i chcielibyśmy też uzyskać tego typu wyniki, jak tego dokonać? W związku z tym, że tak jak też już wspominałem, klient, który chce zapłacić płatnościami odroczonymi, który chce dokonać zakupu z PayPo, zazwyczaj jest klientem, który bez tej metody płatności tego zakupu by nie dokonał. W związku z tym warto go poinformować, to tak naprawdę na wszystkich etapach tego lejka zakupowego, który przechodzi
u nas w sklepie. Warto go poinformować o tym, że tutaj właśnie SPAY po tego zakupu może dokonać. I warto go informować nie tylko wewnątrz sklepu, ale tutaj też taki przykład, bo robiliśmy AB testy z kilkoma naszymi bardzo dużymi merchantami. Robiliśmy AB testy z oznaczeniami PayPo na kreacjach reklamowych, na tych, czy w social mediach, czy na portalach, czy w wyszukiwarkach, z oznaczeniem PayPo i bez tego. I tutaj widać, że CTR-y, czyli liczba tych przeklików, przejść z kreacji reklamowych do naszego sklepu jest nawet 3 razy większa w przypadku tego oznaczenia. Widać, że klient, który może nie do końca właśnie ma w tym momencie środki, ma w tym momencie chęć przeznaczenia tych swoich środków właśnie na ten zakup, widząc tego typu kreacje, widząc, że może dokonać zakupu z PayPo, jest dużo bardziej skłonny do tego, żeby kliknąć tą reklamę, przejść do naszego sklepu i finalnie dokonać zakupu. Też takim, powiedzmy, najważniejszym chyba miejscem, gdzie dodać tego typu informacje, to jest właśnie karta produktu. To jest po pierwsze miejsce, tak naprawdę taki landing page dla klienta, który gdzieś czy z poziomu właśnie wyszukiwarki, czy kreacji reklamowych w internecie, można powiedzieć, że ląduje w naszym sklepie i to właśnie w tym miejscu dokonuje decyzji zakupowej i warto mu też tą decyzję ułatwić, warto też go do tego zachęcić i oznaczyć, że tutaj może kupić właśnie przy pomocy płatności odroczonych. To się znakomicie łatwo przekłada na wzrost transakcji, wzrost wartości koszyków w danym sklepie. No dobrze, to co należy wziąć pod uwagę? Chcemy mieć płatności odroczone u siebie w sklepie, chcemy sobie wybrać takiego operatora, co jest dla nas ważne, co jest ważne dla naszych klientów i jak najłatwiej tego dokonać. Myślę, że tutaj najważniejszą kwestią wśród tak naprawdę wszystkich tutaj wymienionych jest konwersja na transakcji płatniczej. Dlaczego? Jako sklep wydaliśmy środki, żeby tego klienta zachęcić najpierw do wejścia do naszego sklepu. Wydaliśmy pieniądze na reklamę, na pozycjonowanie, skierowaliśmy go na tą kartę produktów, że tak powiem, tak UX-owo nasz sklep skonstruowaliśmy, żeby był dobry, przyjazny, miał super opisy i tak dalej. Dzięki temu klient kliknął, dodał do koszyka i chce kupić ten produkt u nas. I bardzo ważne jest to, żeby ta konwersja już na samym procesie zakupowym, czyli już po prostu niezależnym od nas jako sklepu, też była wysoka. My wydaliśmy środki do tego, żeby doprowadzić, żeby klient dodał ten produkt do koszyka, więc, że tak powiem, kolokwialnie głupio by było go już w tym momencie stracić. Dlatego ważna jest ta konwersja na procesie płatniczym, czyli właśnie na tym, co jest od nas trochę niezależne, żeby ten klient pozyskany przez nas był i dokonał tego procesu płatności do końca. Warto też moim zdaniem sprawdzić sobie opinię. Wiemy, że opinie są ważne, bo dzięki temu klienci pokazują, czy są chętniej wracać, czy mogą zaufać takiemu operatorowi. Liczba klientów na pewno też, bo to pokazuje, jakiej skali jest to produkt, czy jest tak naprawdę w stanie gdzieś tam osiągnąć jakieś założone przez nas cele u nas na sklepie. No i ta część marketingowa też jest moim zdaniem bardzo ważna, bo tutaj pokazuje też po pierwsze, z jaką łatwością, co jesteśmy w stanie z takim operatorem zrobić i jak bardzo też może wesprzeć nasz sklep we wspólnych działaniach. I tutaj wspominałem o tej konwersji. My tutaj w PayPo tak naprawdę to jest nasz główny cel i nasze główne założenie właśnie, żeby ta konwersja była najwyższa i najlepsza na rynku. Właśnie dzięki temu, że decyzja
dla klienta odnośnie finansowania jest w ciągu kilku sekund. Sam proces jest bardzo prosty, bardzo krótki. Do tego dokładamy ten wysoki wskaźnik akceptacji, czyli czy przekazujemy danemu klientowi finansowanie, czy nie. Dzięki temu właśnie, dzięki tej naszej skali, dzięki wielkiej ilości powracających klientów, których już znamy, którym jesteśmy w stanie zaufać albo zaufać jeszcze bardziej, dzięki temu jesteśmy w stanie mieć ten bardzo wysoki wskaźnik akceptacji. Dzięki temu właśnie konwersja w PayPal jest od 80% średnio do 90%. Tutaj mamy nawet niektóre takie sklepy, które z nami działają, gdzie ta konwersja jest powyżej 90%, czyli tak naprawdę możemy ją już porównać do takich standardowych metod pay now tak zwanych, czy pay by linków, czy nawet w niektórych przypadkach nawet może liga. No i dzięki czemu my to też jesteśmy w stanie uzyskać? Właśnie dzięki temu, że wspieramy tą wysoką konwersję, że to jest szybkie, że to jest krótkie, że to są tylko dwa kroki w przypadku nowego klienta, jeden krok w przypadku klienta powracającego, to jest tylko potwierdzenie kodu SMS. Nie wymagamy żadnych skanów dokumentów, oświadczeń o dochodach czy przelewów weryfikacyjnych. Absolutnie nie wymagamy dodawania czy to karty płatniczej, czy danych konta bankowego. No i do tego ten wskaźnik akceptacji, dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie dać Państwa sklepowi tak wysoką konwersję. I tutaj tak właśnie to tytułem zakończenia. My widzimy te wzrosty, widzimy co to daje zarówno klientom, zarówno sklepom. Jesteśmy w stanie tak naprawdę dać takie dobre doświadczenia i dodatkową sprzedaż zarówno klientom, jak i merchantom. I widzimy, że właśnie te płatności odroczone to jest przyszłość i to będzie najprawdopodobniej najważniejsza metoda płatności w sklepach internetowych. Tu jeszcze jak coś dane do mnie na koniec, więc jeżeli byście mieli też Państwo jakieś pytania, można jak najbardziej do mnie też odezwać. I widziałem, że jest trochę pytań. Przyznam, że były na tyle długie, że nie byłem w stanie na nie gdzieś tam w trakcie odpowiadać, ale już myślę, że się za nie zabieramy. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję, Adam. Tak, pojawiły się pytania. Mm-hmm. Wiesz co, bo tutaj kilka było takich pytań o to w ogóle, jak wdrożyć PayPal, jak to wygląda. Dobrze. Byś mógł opowiedzieć, czy to... Pewnie. Czy wiesz, czy właściciel sklepu może to na przykład sam zrobić tak, samodzielnie, czy to trzeba zrobić z programistą, jak to po prostu... Okej, okay, dobra. To już tak pokrótce wytłumaczę. Jeżeli chodzi o wdrożenie, mamy tak naprawdę dwie drogi. Albo metodę najłatwiejszą dla sklepu, czyli poprzez PSP, czyli przez operatora płatności, którego najprawdopodobniej mamy już wybranego i z którym działamy na naszym sklepie. Jesteśmy w stanie dla operatorów już za niedługo w pełni w Blue Media, w Przelewy 24, w PayU, w iMoje, jesteśmy w stanie tak naprawdę od razu jednym krokiem uruchomić płatności PayPal w naszym sklepie. Odzywamy się do naszego operatora, prosimy o uruchomienie i tak naprawdę od razu jesteśmy w stanie mieć PayPal na naszym sklepie. Jest jeszcze opcja numer dwa, znaczy jeszcze jest opcja poprzez powiedzmy platformy sklepowe typu Shopper, typu iDoSell, typu SkyShop, więc też jesteśmy w stanie na takich platformach uruchomić płatności PayPal, powiedzmy, że jednym, dwoma klikami bez pomocy programistów, bez żadnej dodatkowej pracy. No i jest jeszcze opcja trzecia, czyli integracja bezpośrednia. Tu już się niestety nie obejdziemy bez jakiejś tam dodatkowej pracy programistów, ale jesteśmy w stanie tak naprawdę wtedy dla każdej możliwej platformy, dla niektórych z nich mamy gotowe wtyczki, między innymi dla WooCommerce'a, dla Magento,
możemy takimi wtyczkami sobie pomóc. Mimo wszystko gdzieś tam nasz programista pewnie będzie musiał trochę poklikać. Wymaga to oczywiście też umowy bezpośredniej z PayPal, ale w sposób elektroniczny i szybki też do podpisania. Jest to raczej oferta skierowana już do większych sklepów, więc tutaj bym też zachęcał, jeżeli ktoś nie ma gdzieś tam możliwości właśnie gdzieś tam jakiejś IT za bardzo, myślę, że pogadanie ze swoim operatorem płatności pomoże i będziemy w stanie się uruchomić bardzo szybko. Okej, tutaj Paweł chyba spytał, czy można wdrożyć tylko PayPal bez innych płatności automatycznych? Tu jeszcze doczytam sobie, uruchomić na stronach, które mają moduły zainstalowane, TPay oraz Przelewy 24. Tak, jak najbardziej, z tego co kojarzę, dla każdego operatora jesteśmy w stanie uruchomić tylko jedną, znaczy uruchamiamy wszystkie, ale pokazujemy na sklepie tylko jedną metodę płatności od danego operatora, czyli przykładowo, rozumiem, że tu chodzi, panie Pawle, taką sytuację, że mamy TPaya, w TPayu jeszcze PayPal nie jest dostępne, ale możemy sobie PayPal uruchomić przez Przelewy 24, resztę mieć z TPaya, jak najbardziej jest taka opcja. Okej, okay. A jakie, Ewa pyta, jakie wymogi trzeba spełniać, żeby w ogóle móc wdrożyć PayPal? Czy tam, wiesz, czy, no, mówiłeś coś o podpisywaniu umowy, czy po prostu też można zrezygnować z tej metody w każdej chwili, czy jest okres wypowiedzenia, żeby przetestować sobie taką, takie płatności? Już tłumaczę, jeżeli chodzi o wymogi, no to w formie przez bramkę płatniczą, przez naszego operatora płatności, tak naprawdę, jeżeli mamy już płatności od tego operatora, to spełniamy najprawdopodobniej wszystkie wymogi. Mamy jako PayPal kilka takich branż, powiedzmy, zakazanych, w których nie działamy. Między innymi z takich ważniejszych jest to alkohol, więc tutaj akurat produktów z procentami nie jesteśmy w stanie finansować, między innymi, ale tak naprawdę, jeżeli mamy sklep z ubraniami, korzystamy z bramki, nie wiem, Przelewy 24, jesteśmy w stanie bez problemu PayPal uruchomić. Tutaj dalsza część tego pytania, czyli jak to wygląda w przypadku umowy bezpośredniej z nami. Tak jak mówiłem, ona jest skierowana raczej do dużych sklepów, które mają przynajmniej no, okolice kilkudziesięciu tysięcy obrotu miesięcznie. Jesteśmy w stanie gdzieś tam wtedy zaoferować umowę bezpośrednią. Taka umowa jest zazwyczaj na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Tutaj, jeżeli chodziłoby o przetestowanie tej formy płatności, myślę, że nie ma problemu, nie ma się co bać, ponieważ my się rozliczamy w sposób, znaczy za prowizję od transakcji, czyli tak naprawdę nie ma żadnych dodatkowych kosztów dla sklepu, więc tak naprawdę, jeżeli uruchomimy, będzie nam się to sprawdzać, płacimy tak naprawdę tylko tą prowizję od transakcji. Jeżeli z jakiegoś powodu będziemy niezadowoleni albo skończymy sobie te testy, możemy tak naprawdę tą metodę płatności wyłączyć i nie ponosimy już żadnych kosztów. Oczywiście przy umowie bezpośredniej jesteśmy w stanie dla działu IT zaoferować oczywiście konto testowe, żeby mogli to zintegrować, potestować i zobaczyć w takim, powiedzmy, sandboxowej formie bez prawdziwych transakcji, więc tutaj też jest taka opcja. Okej, okay, super. No to weszliśmy na ten temat, wiesz, pieniędzy, czyli tak naprawdę to kosztuje, jaka jest to wasza prowizja, bo rozumiem, że za wdrożenie właściwie sklepu nie płaci nic, tylko rozlicza się z wami od prowizji, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o koszty dla sklepu, no w przypadku integracji poprzez operatorów płatności nie chciałbym się za bardzo wypowiadać na temat kosztów. Wiem, że one są zbliżone albo tożsame raczej z ofertą za tak zwane pay by linki czy za globalne płatności. Zazwyczaj nie jest tak, że płatności PayPal są w jakiejś bardzo innej cenie niż pozostałe metody płatności. Raczej w skrócie można powiedzieć, że jeżeli mamy w danej cenie od operatora płatności, nie wiem, czy pay by linki, Blika, czy
czy karty, to w takiej samej cenie powinno być również dostępne PayPo, ale jako że wiąże nas umowa bezpośrednio z operatorem płatności, to oni są odpowiedzialni tutaj za przedstawienie oferty, więc tutaj też tak bardzo szczegółowo, że tak powiem, nie chciałbym mówić, ile to może być, ale tak jak mówię, nie są to koszty różne od pay by linków czy innych metod płatności, jakie mamy w ofercie w danym momencie już na sklepie. Okej, okay, rozumiem. Tutaj też Paweł pytał, czy, bo mówiłeś o tym, że w którym właśnie case, że tam 86% bodajże procent transakcji wchodziłby do tych głównych, że one są opłacone już później przez PayPo. A czy macie takie dane, jaka jest na przykład jak ilość zwrotów z wykorzystaniem płatności PayPo? Czy jest większa w przypadku standardowych płatności online? Czy macie takie dane? Tak, mamy, oczywiście gdzieś tam cały czas rozmawiamy z naszymi merchantami i sprawdzamy, jak to się rozkłada. I tak, tutaj jest szczególnie oczywiście w branży fashion, która właśnie no, powoduje, że chcemy zobaczyć ten produkt, to no, dodanie PayPo daje większą skłonność do kupienia na przykład trzech rozmiarów i przymierzenia, sprawdzenia, wypróbowania sobie ich. Więc tutaj no, muszę przyznać, że zwroty są kilkanaście procent większe w porównaniu z innymi metodami, ale w związku z tym, że no, też dobrze wiemy, że jak już klient jednak kupi więcej produktów, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak już je będzie miał u siebie, to nie będzie mu się chciało ich zwracać, ale też to powoduje, że klient bardzo często no, kupi droższy produkt, kupi lepszy produkt, więc tak naprawdę mimo wszystko ten wzrost zamówień, wzrost wysokości koszyka jest dużo większy od tego współczynnika zwrotów, które gdzieś tam się zdarzają wtedy częściej na sklepie. Oczywiście to mocno zależy od samego sklepu, od samej branży, więc tutaj też jest dużo różnych zmiennych. Okej, okay, rozumiem, dobrze. Ewa pyta, czy małe sklepy generujące póki co małe obroty miesięczne, takie kilkutysięczne, mogą starać się o umowę z PayPo? To ja bym mimo wszystko zachęcał, żeby odezwać się do swojego operatora płatności i spróbować to, znaczy bo to tak naprawdę wtedy jednym mailem, jednym telefonem ze swoim opiekunem u operatora płatności można PayPo uruchomić i myślę, że to może być właśnie dla takiego mniejszego sklepu najlepsza decyzja, szczególnie, że właśnie tak jak wspominałem, przy umowie bezpośredniej no wymaga to de facto trochę prac po stronie IT, od strony sklepu, żeby tą integrację przeprowadzić, więc myślę, że poprzez operatora płatności, przez PSPK będzie to do zrobienia najłatwiej i najszybciej i bez dodatkowych prac tak naprawdę. Okej, okay, super. Jakub pyta, że po wprowadzeniu w PayPo wzrosła mu ilość zwrotów, około 25%, to jest sklep odzieżowy, że klienci kupują bardziej lekkomyślnie i czy masz, Adam, jakieś przykłady, jak zminimalizować właśnie takie zwroty? Okej, tutaj, no tak jak powiedziałem, no rzeczywiście tak jest, szczególnie właśnie w sklepach odzieżowych. Zauważyliśmy z naszymi kilkoma merchantami, że tutaj na przykład sam proces zwrotu, czyli też kosztu zwrotu, no ma duży wpływ i to nie tylko dla PayPo, tylko też globalnie dla wszystkich zwrotów, które się dokonują na sklepie. Widzimy też no tu w związku z tym, że coraz więcej sklepów odchodzi trochę od tych na przykład bezpłatnych zwrotów, tylko robi zwroty nawet za jakąś symboliczną w miarę kwotę, ale mimo wszystko za opłatą. Więc tutaj na pewno to ma duże znaczenie i powoduje, że jednak klient wtedy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, nie jest aż tak lekkomyślny, bo będzie musiał ponieść jakiś koszt. No tu niestety widzimy, że no, to mimo wszystko i to nie tylko ze względu na płatności odroczone, no gdzieś tam gonimy zachód, na zachodzie, szczególnie na przykład w Niemczech, ta ilość zwrotów i tak jest jeszcze większa niż u nas. Tamte zwroty są nawet trzykrotnie, jest ich więcej niż w Polsce w tym momencie, więc tutaj nie chciałbym być, że tak powiem, pesymistyczny, ale wydaje mi się, że no, jako że gonimy Zachód pod każdym względem, najprawdopodobniej pod tym
również, więc pewnie globalna ilość zwrotów na całym rynku niestety też będzie rosła. Więc tutaj, no, czy są jakieś proste przykłady? No, myślę, że warto też zainwestować w tą część, bo często klient, jeżeli nie jest świadomy rozmiaru produktu, może warto też zainwestować w tą część, że tak powiem, ułatwiającą dobranie rozmiaru klientowi. Bo tutaj rzeczywiście to jest ważne, jeżeli klient będzie bardziej świadomy tego, że ten rozmiar będzie na pewno dla niego dobry, to będzie mu łatwiej i może wtedy nie zamówi tylu produktów. No i warto też pewnie dbać o to, żeby tych klientów powracających było jak najwięcej. I jeżeli rozmiarówkę mamy stałą, no to wiadomo, że to też powoduje, że klient wracając będzie już świadomy rozmiaru, jaki potrzebuje w sklepie. Okej. Dzięki wielkie. Tutaj ostatni komentarz, Bartek, byś mógł przeczytać, tu kilka jest pytań. Tutaj ostatni komentarz. Jaki procent płatności przy użyciu PayPal jest przeterminowany? I drugie, jaki procent płatności jest rozbijany na 4, a ile 30 dni w jednej racie? I czy obie te formy spłaty mają jakieś inne warunki rozliczenia w linii PayPal sklep merchant? No to ja może zacznę od końca, bo to też pewnie odpowie trochę też na to pytanie i to, tą obawę z pierwszego pytania. W związku z tym, że PayPal rozlicza się ze sklepem w formule D+1, czyli mamy dzisiaj poniedziałek, dzisiaj klient kupuje u nas w sklepie, jutro środki z tego zamówienia są u was na koncie i są niezagrożone i, że tak powiem, wszystko, co już zrobi klient w tym momencie z tą spłatą, my to bierzemy na siebie, my ponosimy całe ryzyko. Jeżeli daliśmy te środki klientowi, to jest nasza decyzja i nasze ryzyko. Że tak powiem, jako sklep nie ponosicie żadnego ryzyka z tego, czy klient spłaci, czy nie spłaci. I tutaj, Bart, druga część twojego pytania, czy ma to wpływ, czy klient spłaci w ciągu 30 dni, czy rozbije sobie na raty, również nie ma wpływu. Sklep dostaje środki od razu, od nas i nawet jeżeli klient jakimś trafem, mało się tych klientów na szczęście zdarza, ale jakimś cudem, no źle go oceniliśmy, jednak nie spłacił tego zobowiązania, to po stronie sklepu, sklep ma środki już dawno u siebie na koncie, nasza w tym głowa, żeby, że tak powiem, takich klientów, którzy nie płacą, było jak najmniej. A tutaj po stronie sklepu nie ma żadnego ryzyka. Super, dobrze. A jak to wygląda z tej drugiej strony? Tutaj Paweł też pytał i przypomniał jeszcze, czy przyznanie tej możliwości płacenia z PayPal wiąże się ze sprawdzeniem BIK-u lub innych tego typu instytucji? Tak. To już odpowiadam. Tak, sprawdzamy w kilku tego typu biurach informacyjnych, szczególnie gdy jest to nowy klient, więc wtedy klient jest weryfikowany, powiedzmy, w pełni. My nie zgłaszamy tego klienta do biura informacji kredytowej, więc tutaj, że tak powiem, klient, może inaczej, zakupy z PayPal nie powodują jakiegoś tam obniżenia, znaczy obniżenia ratingu, jakiegoś tam dodatkowego zadłużenia w tych biurach nie generuje PayPal dla klienta, ale klientów jak najbardziej sprawdzamy, musimy ich zweryfikować, więc to jak najbardziej. Jak często to się robi? No tutaj tak, jeżeli podwyższamy limit, no my przy każdej transakcji gdzieś tam weryfikujemy tego klienta, nie zawsze go sprawdzamy w tych wszystkich biurach, ale tutaj też takie bardzo szczegóły w związku tam z rzeczami, powiedzmy, takimi ryzyka i scoringu, nie chciałbym bardzo w szczegóły, jak i kiedy sprawdzamy klientów, w jakich miejscach wchodzić, ale są oni weryfikowani raz na jakiś czas. Okej, super. Nie wiem, czy możesz podzielić się taką informacją, ilu macie klientów korzystających z PayPal w Polsce? W tym momencie, zeszły rok, tak jak wspominałem w prezentacji, mamy 1 100 000 klientów powracających, którzy robią z nami zakupy. W tym momencie już mogę się pochwalić, chyba że to już będzie chyba ponad 1 200 000 klientów aktywnych. W Polsce. Aktywnych klientów, tak. Super. To jeszcze Ewa pyta, co z zakupem produktu personalizowanego?
którego wiesz, według prawa nie można zwrócić i co jeśli klient będzie próbował go zwrócić i czy w takim wypadku jakieś jest wsparcie z waszej strony, czy jak to w ogóle wygląda taki proces zwrotu wtedy? Okej, okay, pewnie. Znaczy to nie tylko proces zwrotu w przypadku takich produktów, ale dobra, to może najpierw produkt spersonalizowany, który nie podlega zwrotowi zgodnie z ustawą. My oczywiście jesteśmy tego świadomi. Tutaj, jeżeli w ogóle chodzi o zwroty, sama decyzja o zwrocie jest i o przyznaniu tego zwrotu dla klienta jest po stronie sklepu. Więc, że tak powiem, cały proces zwrotu od strony sklepu działa dokładnie tak samo jak dla innych metod płatności. Tak naprawdę dla was nie ma znaczenia, czy klient płacił blikiem, kartą, czy przelewem, czy PayPal, tylko jeżeli klient odesłał nam produkt, sprawdzamy, nie wiem, odesłał jeden z trzech, zwracamy mu 1/3 płatności. Najprawdopodobniej u siebie, czy to w panelu sklepowym, czy w panelu operatora płatności, wyklikujemy, jaką kwotę klientowi chcemy zwrócić. I dokładnie tak samo robimy dla PayPal. Oznaczamy, na jaką kwotę robimy zwrot. My tą informację dostajemy poprzez API od operatora płatności, czy bezpośrednio ze sklepu i w tym samym momencie informujemy klienta, że taki zwrot otrzymał. Jeżeli to jest produkt spersonalizowany, czy jest to oczywiście zgodnie z przepisami oznaczone na naszym sklepie i w regulaminie, że to są produkty nie podlegające zwrotowi, no to również, tak jak powiedziałem, jeżeli klient go jednak zwróci do nas, mimo że nie powinien, no to sklep kontaktuje się z klientem i mówi, hej, nie powinieneś tego zwrócić, bo to nie podlega zwrotowi. Dopóki sklep nie wystąpi o tym, że jest zwrot jakichś środków do klienta, no to my tego sami z siebie nie dokonamy. Dajemy możliwość klientowi oznaczenia, że transakcję zwrócił, ale to się nie wiąże bezpośrednio ze zwrotem środków. Dlaczego dajemy taką możliwość klientowi? Bo bardzo często jest tak, że jak się kończy ten 30-dniowy okres bezpłatny dla klienta na zakupy z PayPal i on na przykład 25 dnia, bo taką miał możliwość w sklepie, zwraca dany produkt. Może się okazać, że po prostu ten proces zwrotu od strony sklepu będzie dłuższy niż te darmowe 30 dni, które ma klient na opłacenie zamówienia. Wtedy on ma możliwość oznaczenia, hej, ja ten produkt oznaczyłem. Dzięki temu nasze biuro obsługi klienta nie naliczy mu żadnych kosztów, będzie wiedziało, że ten produkt jest zwrócony i damy po prostu temu klientowi i sklepowi trochę więcej czasu na to, żeby obsłużyć zwrot takiego zamówienia, ale tak jak wspominałem, wszystkie środki, wszystkie zwroty są inicjowane tak naprawdę ze strony sklepu, tak jak dla innych metod płatności, więc tutaj nie ma z tym problemu. Okej, okay, super. Chyba już wyczerpaliśmy wszystkie pytania, tak mi się wydaje. Tak. Ja jeszcze wkleiłam tutaj link do ciebie na LinkedIn, do siebie. Jakbyście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to śmiało. Tutaj jest też na slajdzie jeszcze mail do ciebie, Adam, więc jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to jak najbardziej. No w takim razie bardzo ci dziękuję, Adam. Mnóstwo pytań było, więc jest zaciekawienie w e-commerce, jeżeli chodzi o płatności odroczone na pewno. Wam bardzo dziękuję za obecność, tobie za przyjęcie zaproszenia. Super. No i widzimy bardzo się dziękuję. Na kolejnych webinarach. Czekajcie na nagranie, będzie dostępne. Także trzymajcie się. I udanego tygodnia. Udanego tygodnia. Cześć. Cześć.